Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam do zaprezentowania Optiplexa 780 w obudowie SFF, czyli tak zwanej slimowej. Tego typu obudowa charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest w niej napęd w wersji slim, czyli taki jakby laptopowy. Tutaj jest przycisk do jego otwierania, następnie mamy dwa porty USB, wejście słuchawkowe, potem jest wejście na mikrofon. To mamy włącznik i wyłącznik komputera, no i charakterystyczny znaczek marki komputera, czyli Dell. Z tyłu tego małego potwora znajdziemy wiele złącz, poczynając od góry oczywiście wejście na kabel zasilający, następnie wejście mikrofonowe, słuchawkowe, 6 złączy USB, następnie karta sieciowa, potem złącze monitorowe DSAP, RS232, inaczej szeregowe złącze, wejście SATA, DisplayPort, potem LPT, a na samym dole przejściówka na PCI Express, która pozwala nam na podłączenie monitora za pomocą kabla DVI. Tak, komputer posiada wewnątrz obudowy kilka złącz, o których zaraz opowiemy, gdyż otworzymy obudowę. Obudowę otwieramy za pomocą tego tutaj małego klipsa, pociągamy w bok. Obudowa tutaj już zaczyna odstawać lekko. Zdejmujemy i następnie jesteśmy już wewnątrz tego malucha. Wewnątrz znajdziemy tak, napęd slimowy, o którym wspominaliśmy, zasilacz, dysk twardy, tu mamy procesor, tu jest karta DVI na PCI Express, a obok niej znajduje się jeszcze złącze PCI. W momencie kiedy, teraz położę tutaj na chwilę ten komputerek, w momencie kiedy kiedy wyjmiemy ten napęd za pomocą tego małego tutaj klipsa, wsuniemy w bok, tak wyjmujemy, będziemy mieli dostęp aż do 4 slotów na kości pamięci typu DDR3 po wgraniu najnowszego BIOSa. Możemy nawet włożyć tutaj kości o taktowaniu wyższym niż 8500U. Następnie wkładamy napęd. Tutaj z jedną ręką jest troszkę ciężej, żeby to wszystko zakreszczyło ładnie. Momencik. O, naszło. Dobra. Żeby potem następnie dotrzeć do dysku twardego, naciskamy te dwa różki i tu mamy dysk twardy na podłączeniu SATA. Kontroler SATA 2 jest na płycie głównej. Tu mamy pod nim specjalny nawet wentylatorek, który chłodzi cały czas dysk twardy podczas jego pracy. Dzięki temu dyski się wolniej niszczą, gdyż po prostu są cały czas chłodzone. Tutaj mamy oczywiście wspomniany procesor oraz ponownie wiatraczek. Dzięki temu wszystko, każda część tego komputera jest odpowiednio chłodzona, zarówno chipset, jak i procesor, co wpływa oczywiście na żywotność całej maszyny. Najczęściej występują w tego typu komputerkach procesory E7500 lub E8400, czyli Core 2 Duo 2.9 lub 3.0. Warto również wspomnieć, że jeszcze jeden wiatraczek znajduje się tutaj przy zasilaczu. On również chłodzi nasze podzespoły. Mamy nadzieję, że dzięki takiej prezentacji i temu, jak pokazaniu, jak wykonany jest Dell 780, zakupicie Państwo w ten sprzęt i będziecie cieszyli się długą pracą. Dziękujemy, do widzenia.